naszym kraju coraz częściej słychać głosy, że rolnicy przesadzają, że za dobrze im się wiedzie. Jak jest susza, to coraz bardziej sceptyczni publicyści mówią, że właściwie rolnikom się nie należy, krytykują wyprowadzane przez organizacje rolnicze na ulicę protesty. Czy mają rację? Otóż z całą pewnością nie. Dochodowość produkcji rolnej z roku na rok spada. Przyczyniają się do tego oczywiście niższe niż na przykład w Niemczech dopłaty, podwyższające się koszty produkcji, w tym paliwa rolniczego, środków ochrony roślin, ale i niedobry rynek, niekorzystnie ukształtowany, niekorzystnie dla rolników ukształtowany rynek, gdzie dużą rolę odgrywają pośrednicy, zabierający nawet 50% zysków, a nawet więcej, producentom. To oni, działając na styku handlu i producentów, no niestety robią złą robotę i obniżają dochodowość gospodarstw rolnych. O ile z dopłatami niewiele możemy zrobić, choć tutaj Andrzej Duda deklaruje walkę o ich podwyższenie, o ile niewiele możemy zrobić w kwestii regulacji rynku i podwyższyć czy obniżyć ceny różnych kosztów rolniczych, o tyle na przykład z pośrednikami jesteśmy w stanie zawalczyć, przynajmniej tak mi się wydaje. Wydaje mi się tak dlatego, że udało nam się świetnie przeprowadzić nam, Polakom, nam, polskim mediom, akcję zakupu jabłek. Po embargo rosyjskim na rynku było dużo jabłek i dzięki akcji, dzięki uświadomieniu klientów, uświadomieniu także handlowców, udało się znacząco podwyższyć rentowność polskich gospodarstw sadowniczych i upłynnić ten towar, który nie poszedł do Rosji. Co możemy zrobić z pośrednikami? Otóż, drodzy Państwo, kupujmy bezpośrednio od rolników. Firmy, które sprzedają warzywa marketom, pośredniczą w tej sprzedaży, skupując je, nie wiem, ziemniaki, cebule, buraki od rolników, skupują je po bardzo niskich cenach, dyktują warunki na tym rynku i biorą sporą marżę, przekazując je dalej w niezmienionej formie. To są te same ziemniaki, te same buraki, ta sama cebula, którą widzimy w markecie, tyle tylko, że przeszła przez ręce pośrednika. I czy to jest fair, czy to jest w porządku, czy ten rynek nie wymaga zmiany? Otóż na pewno. Ministerstwo Rolnictwa wspiera bazary, wspiera nowa ustawa, jak wiemy, zmieni nieco sytuację i ułatwi rolnikom sprzedaż na bazarach i rynkach hurtowych, no bo te rynki w Poznaniu i w Broniszach ministerstwo też dzielnie wspiera i polski rząd, ale to za mało. Gdyby udało się w większym stopniu wyeliminować pośrednictwo z polskiego rynku, takich firm jak Onyx, które tylko przekazują towar do marketów, na przykład Piotra i Pawła, na przykład Auchan. I gdyby udało się namówić tych handlowców z dużych sieci, a nie tylko z polskich sklepów, do tego, żeby kupowali bezpośrednio u producentów, co nie jest dla nich żadnym problemem, żeby skupować te produkty w swoich centrach logistycznych z pominięciem tych firm pośredniczących, to wtedy polscy rolnicy zarobiliby znacznie więcej. I wtedy rzeczywiście moglibyśmy mówić o polepszeniu ich sytuacji. To jest pewien problem, z którym możemy sobie dać radę. I nawołuję tu Państwa do akcji kupowania bezpośrednio u polskich rolników. To produkty najwyższej jakości. Pamiętajmy, że pośrednicy często także sprzedają produkty niższej wartości z krajów trzeciego świata, a więc nasze są lepsze, a poza tym dajemy zarobić swoim, dajemy zarobić płacącym w Polsce podatki, zatrudniającym tutaj ludzi, polskim rolnikom. Wspomagajmy polskich rolników, kupujmy bezpośrednio od nich, patrzmy w marketach, czy to jest wyrób polskiego rolnika, polskiego producenta. Taką akcję Państwu proponuję.